Jeśli sądzisz, że widziałeś już wszystko, spójrz jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A może tu? Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać, sprawdzam głośność. Próba światła, czy jest lepiej? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Lecimy. Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z Wami moją skromną opinią na temat, w co warto zainwestować w pierwszej kolejności jeżdżąc na rowerze. Film ten jest nie tylko skierowany dla początkujących rowerzystów czy kolarzy, ale może również i dla tych troszeczkę bardziej zaawansowanych. Otóż sprawą nadrzędną i podstawową jest dobre dopasowanie roweru, czyli bike fitting. Jeżeli nie umiecie tego sami zrobić, czerpiąc wzorce choćby z filmów z internetu, powierzcie to komuś, kto się na tym zna. A jeżeli nie macie kogoś takiego, kto Wam może w tym pomóc, a macie okazję, możliwość skorzystania z usług profesjonalnego studia bikefittingu, dość poważnie rozważałbym taką ewentualność. Sam osobiście tego nie robiłem, ale po dwóch sezonach takiej, powiedzmy, poważniejszej jeździe na rowerze szosowym coraz bardziej się nad tym zastanawiam, celem sprawdzenia, czy mam dobrze ustawiony rower, z tego powodu, że w ostatnim, w zeszłym sezonie miałem jakieś tam problemy z kolanami, które prawdopodobnie wyeliminowałem poprzez ustawienie bloków w swoich butach. Także widzicie, nawet takie jakieś drobne ustawienia, praktycznie były to 2-3 mm różnicy ustawienia w bloku względem poprzedniego ustawienia, a zniwelowały ten ból, który tam powstawał. Od tego czasu nie miałem takich bóli, to się skończyło. Owszem, mogło to być spowodowane kilkoma czynnikami, niemniej jednak gdy sobie odpowiednio ustawiłem, sprawdziłem jeszcze raz te bloki w butach, problem zniknął. Skoro zatem tą kwestię mamy omówioną, czyli odpowiednią regulację, ustawienie roweru względem Waszego ciała, Waszej pozycji na rowerze, powstaje pytanie, co dalej? Co warto zainwestować? Ktoś krzyknie, miernik mocy. No nie sądzę, żeby na tym etapie, kiedy macie swój nowy rower kupiony, jeździcie rok, czy nawet dwa, nie jesteście w stanie przejechać w ciągu 3 godzin 100 km, to sądzę, że jeszcze miernik mocy nie będzie potrzebny. No chyba, że faktycznie jesteście w stanie przez te w ciągu 3 godzin przejechać 100 km, to jak najbardziej to, o czym zaraz będę mówił, nie będzie Was dotyczyć, a sądzę, że najwyższa pora, aby zainwestować w miernik mocy. Moim skromnym zdaniem pierwszym poziomem w jakieś takie wtajemniczenie szosowej jazdy, chociaż nie tylko szosowej, bo oczywiście na rowerach górskich również, jest kadencja. Kadencja, czyli ilość obrotów korby w ciągu jednej minuty.
Dlaczego o tym mówię? Otóż również wydawało mi się, że potrafię jeździć, wiem na czym to polega, ale w początkowej fazie nauki jazdy na rowerze szosowym wpadłem w pułapkę najszybszego, najtwardszego przełożenia. Czyli wydawało mi się, że skoro już jestem w stanie praktycznie od samego początku pedałowania trzymać i jechać na najwyższym, na najszybszym przełożeniu, no to jestem gość, mam siłę, no i będę robił coraz lepsze wyniki. Jak się szybko okazało, no nie tędy droga. Nie tędy droga, moi drodzy, nie na tym to polega. Bardzo szybko pojawiły się bóle kolan. Sądziłem oczywiście, że jest to sprawa przetrenowania, złego ustawienia roweru. No, a prawda leżała zupełnie gdzie indziej. Zatem skupiłbym się nad kupnem licznika z możliwością podłączenia, licznika rowerowego z możliwością podłączenia czujnika kadencji, tak aby to w tej pierwszej fazie, kiedy będziecie się uczyć na odpowiedniej kadencji, zaraz wrócę do tematu odpowiedniej kadencji, będziecie to po prostu w stanie cały czas kontrolować. Czy cały czas będzie Wam potrzebny ten czujnik kadencji? No nie sądzę, gdyż jak przejeździcie parę tysięcy kilometrów, to Wasze mięśnie, Wasz mózg, Wasze ciało będzie miało zakodowane pewne ustawienia, nazwijmy to tak, że będziecie już z automatu wiedzieli, kiedy zredukować, czy dać wyższe przełożenie, tak aby utrzymać odpowiednią kadencję. Jaka to jest odpowiednia kadencja? Gdybym miał Wam powiedzieć w liczbach, skupiłbym się na trzech wartościach. 80, 90 i 100. Oczywiście mówimy tu o jakiejś takiej jeździe w miarę równym terenie. Nie mówimy o ekstremalnym podjeździe, gdzie już nie możemy zredukować, nie mamy innej możliwości wyjechania jak na naszym najbardziej lekkim przełożeniu. Mówimy tu o normalnej jeździe w umiarkowanym terenie, więc trzy wartości: 80, 90 i 100. Co przez to rozumiem? Kadencja 80 to nie mniej niż 80. Trzymamy się takiej kadencji, aby wykonywać nie mniej niż 80 obrotów korby na minutę. 90 to jest naprawdę całkiem przyzwoite i bardzo fajny zakres. A jeżeli jesteście w stanie jechać 100 i 100 i więcej, no to już w ogóle będzie rewelacyjnie. Te wartości kadencji, które Wam przedstawiłem, wypracowałem sam jeżdżąc na rowerze. W moim przypadku się to sprawdziło. Od czasu, kiedy zacząłem stosować regułę tych trzech wartości, bóle w kolanach ustąpiły generalnie, więc sądzę, że dla mnie są to odpowiednie wartości. Jeżeli nosicie się z zamiarem zainwestowania i kupna czujnika kadencji do Waszego roweru, jak najbardziej polecam. Podsumowanie. Najważniejszą, podstawową rzeczą jest dobre wyregulowanie, ustawienie roweru pod nas, a następnie celem zwiększenia efektywności jazdy sugerowałbym, proponowałbym zainstalowanie czujnika kadencji i nauczenia się odpowiedniego pedałowania. Tym
temat pierwszego poziomu wtajemniczenia kolarskiego pod tytułem Odpowiednia kadencja. Uważam za zamknięty. Trzymajcie się ciepło. Do miłego następnego. Cześć. I'll be back.